Siemanko, witam Was na kolejnym materiale na piwie recenzji. Dzisiaj piwko otworzyło się jakoś wyjątkowo głośno. Jedziemy z tym zadaniem dzisiejszym. Dzisiaj zajmiemy się grą Monster Hunter Rise, a do tego będzie piwko od Comesa. Zaczynając od gry, z przejściem. Z przejściem to jest różnie, bo może zająć 40 godzin. Myślę, że tyle może zająć osobom, które będą nastawione tylko i wyłącznie na kampanię dla pojedynczego gracza. Można przejść wszystkie misje od deski do deski w około 70 godzin. Jest to do zrobienia. Jeden z widzów na Discordzie tego dokonał. Ja jeszcze wszystkiego na 100% nie zaliczyłem, natomiast główny wątek zaliczyłem. Spodziewam się, że gra pęknie w okolicach 90, może 80 godzin. Zobaczymy, jak to będzie. Także no, trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jeżeli chodziłoby o kwestie graficzne, to moim zdaniem Monster Hunter Rise wygląda rewelacyjnie, jak na możliwości Switcha. Nie wiem, czy są inne gry wyglądające tak dobrze, natomiast działa i wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. Wiadomo, są uproszczenia, czasami to najbardziej to widać na jakichś potworach będących w dalszej odległości, to wtedy ich liczba klatek jest ograniczona mniej więcej o połowę i to widać. To widać, ale jak podchodzimy bliżej, no to ten sposób wyświetlania tych obiektów zmienia się i wtedy wszystko jest oczywiście płynne. Na pewno na wyróżnienie zasługuje projekt map. Nie są może to tak rewelacyjnie zrobione mapy jak na przykład w Dark Soulsach, ale na pewno nie można im wiele zarzucić. Sprawiają, że bardzo przyjemnie się po nich biega i te inne dodatki, o których za moment, sprawiają, że naprawdę pasują do tej gry. Ogólnie w Monster Hunterze chodzi o to, że jesteśmy łowcą, który przybywa do pewnej wioski i tam pomaga ludziom tam mieszkającym w ogarnięciu tego, co tam te potwory wokoło sieją, a sieją sporo. Trzeba plony zbierać, dużo potworów ubić. Jeżeli chodziłoby o porównanie z poprzednimi odsłonami, to na pewno moim zdaniem jest to najłatwiejszy i najkrótszy Monster Hunter. I to ma swoje plusy i minusy. Plusem może być to, że nowi gracze, dużo większa część nowych graczy go skończy dzięki temu. Natomiast minusem, największy minus jest dla fanów serii, dlatego że dostali teoretycznie najmniejszego Monster Huntera i można go szybko, że tak powiem, skończyć. Na pewno można poczuć pewien niedosyt, ale o tym może jeszcze za chwilę. Jeżeli chodzi o takie właśnie ogólne jeszcze rzeczy, to warto powiedzieć, że jest to w mojej opinii najbardziej dynamiczny Monster Hunter i jest to świetne. To jest naprawdę fajne uczucie grać w tak dynamicznego Monster Huntera, gdzie naprawdę dużo się dzieje. Z czego to wynika? Po pierwsze, dodano psy. Psy, na których można jeździć i ta jazda jest naprawdę dobra, przyjemna. Dużo usprawnia. I samo docieranie do potworów można powiedzieć, że stało się przyjemne. Także jak najbardziej. Widzicie, cały czas nalewam to piwo powoli, bo tak się pieni mocno.
Po drugie, w trakcie podróży do potwora możemy zbierać ptaki i one dodają nam, poprawiają nas statystyki na czas właśnie tej jednej misji, tej walki, tej potyczki. Mamy lepsze statystyki, więc to też sprawia, że ta podróż do potwora jest ciekawsza. Z kolei w trakcie walki również możemy korzystać z pomocy psa i na przykład wskoczyć na niego i naostrzyć sobie broń, nie będąc podatnym na ataki potwora, ponieważ możemy to robić, że tak powiem, w ruchu. Nie musimy stać w miejscu i ostrzyć naszej broni, no chyba że zdecydujemy się nie brać psa, bądź nie będziemy chcieli z niego korzystać. No to oczywiście stara mechanika ostrzenia broni nadal jest. Chyba jedną z największych zmian, ale nie największą, jest dodanie tych kablobaków, tych wirebagów, czyli takich robaków, za pomocą których jakby na linie możemy się przyciągać do nich i pokonywać spore odległości w mgnieniu oka. I jest to rzecz naprawdę dużo zmieniająca, bo możemy właśnie poruszać się poza walką szybko. Możemy poza walką również w pionie zmieniać szybko pozycję i możemy wchodzić gdzieś na duże wzniesienia, co wcześniej w serii się nie pojawiało, żeby pokonywać różne wzniesienia. I to dowolne, bo oczywiście wcześniej w serii było możliwość wspinania się po lianach, drabinach i tym podobnych, ale wchodzenie po dowolnej ścianie, no tego nie było. Dodatkowo za pomocą tych kablobaków, tych robaków, nazwijmy to, nie lubię tego słowa, kablobaki, za pomocą tych robaczków możemy szybko doskakiwać do potwora, ale również unikać jego ciosów. Także mobilność wszystkich broni się znacznie zwiększyła. I po trzecie, już same bronie mają ataki oparte o to, żeby wykorzystywać aktywne właśnie robaczki. W zależności od tego, czy mamy aktywny jeden czy dwa, no to z danego ciosu możemy skorzystać lub nie, bo każdy ma swoje wymagania. Większość ciosów, znaczy każda postać raczej ma cios pozwalający skorzystać z jednego. Natomiast są też takie, które oczywiście korzystają z dwóch i są naprawdę fajne. Naprawdę fajne. I ostatnia z takich rzeczy wpływających na odczucie dynamiki i mobilności jest rozszerzenie mechaniki ujeżdżania potworów, bo wcześniej mogliśmy wsiadać po prostu na potwora i utrzymywać się na jego grzbiecie. Teraz możemy wsiąść na niego i nim kierować. Możemy się poruszać, tak jakby jeździć na potworze. Oczywiście jest to ograniczone i czasowo, i ze względu na długość walk, no to powiedzmy, że około 3 razy można to zrobić. Ale jest to możliwe i przyjemne. Przyjemne jest walczyć jednym potworem z drugim, takie walki tytanów. Na pewno daje to masę frajdy i jest to widowiskowe. I te wszystkie małe elementy sprawiają, że naprawdę dynamika jest duża. Jest duża i przyjemnie się w to gra. Oczywiście, no co, musiały dojść nowe potwory. Jest jakieś garstka, ale są fajnie zrobione. I ja przynajmniej odczuwam to tak, że zarówno my jako łowcy staliśmy się bardziej mobilni, jak i wszystkie potwory troszkę jakby je przyspieszyli, ich ruchy, ale szczególnie te nowe potwory są, niektóre są bardzo, bardzo skubane, szybkie i trzeba rzeczywiście się przemieszczać szybko po tej planszy.
z elementów takich nawiązujących właśnie do poprzednich odsłon. Nie mamy świni. Mamy świnie, zamieniono ją na sowę. Jest to wybór, jest to zmiana o tyle ciekawa, bo bardzo przydatna. Sowa jest przydatna. Znaczy, no wcześniej też teoretycznie ze świni mogliśmy korzystać w ten sposób, że pomagała nam znajdować pewne przedmioty. Nie wiem, czy kojarzycie, ale na przykład w World można było podnieść świnię i za pomocą niej znaleźć pewne przedmioty na mapie. O tyle teraz nasza sowa co każdą misję zostawia jakiś przedmiot w swoim gnieździe i tam do 5 przedmiotów można znaleźć. Jest to fajne, że były tam naprawdę fajne rzeczy można znaleźć. Na pewno część osób, w tym mnie, bardzo ucieszyła i ucieszy polska wersja językowa. Fajnie, że to jest. Na pewno dla niektórych było to zaskoczeniem, ale jest tak. Dostaliśmy nowy typ misji. Dostaliśmy misję Fury, Rampage, polegające troszkę na tym, na czym polega Tower Defense, czyli zgraja potworów tych znanych normalnie z gry, atakuje nasz fort, nasze bramy i musimy odeprzeć ich atak. Jest to ciekawe, jest trochę zmieniona mechanika, bo my dostajemy co jakiś czas taki bonus do ataku i rzeczywiście obrażenia, które tam zadajemy, są naprawdę duże. Większość potworów nie zabijamy ich tak, że leżą ich ciała i później z nich tam wykrawamy, tylko wykrawamy z ostatniego, najpotężniejszego potwora. No i standardowo w tym trybie walczy się za pomocą machin oblężniczych, czy takich machin stacjonarnych, za pomocą urządzeń, za pomocą zastarami, których siadamy, czyli jakieś balisty, armaty i tym podobne rzeczy. Tryb specyficzny, tam się dużo dzieje, ja go jeszcze nie do końca zrozumiałem, natomiast korzystałem z niego i mi się podoba, nie jest tak, że wszystkim się podoba, bo nawet wśród osób, z którymi grałem, są takie podzielone opinie, albo może raczej nie, może raczej są bardziej sceptyczni ludzie ode mnie. Także zaznaczam to, że może to nie jest wielki feature, wielki plus, ale no, mi się podoba. Może nie na tyle, że chciałbym tylko to grać, ale tak dla urozmaicenia raz na jakiś czas sobie wrzucić to jak najbardziej. Tym bardziej może jak poznam to i więcej razy w to zagram, bo tak naprawdę do tej pory nie grałem za często tego trybu, bo po prostu lecę po kolei mniej więcej te misje, które dostaję. No i na sam koniec jeszcze z takich małych zmian zmienił się rozmiar huba, czyli to takie miejsce centralne, gdzie możemy wykonywać różne czynności, jak tam wykuwać broń, kupować rzeczy, jeść i tym podobne rzeczy. To zarówno ten takie ogólne miejsce, jak i już konkretnie skierowane pod multi, oba w rozumieniu właśnie tych obu miejsc, jest fajne to, że to nie jest rozległe. Że nie trzeba się nabiegać, że nie ma tam miliona ludzi. Jest to poniekąd krok trochę wstecz, bo się coś zmniejszyło, prawda? Ogólnie w giereczkowie, jak coś jest mniejsze, to no niekoniecznie chcemy, żeby gry były mniejsze, prawda? Znaczy, mówię tak ogólnie, nie to, że ja, bo dla mnie wielkość gry nie jest tyle ważna, o ile sama przyjemność naciskania tych przycisków, czyli rozgrywka, czyli gameplay są najważniejsze. I tutaj gameplay na tym skorzystał. Zmniejszony obszar sprawia, że wszędzie mamy bliżej, wszędzie, że nie ma żadnego uczucia ewentualnie szukania gdzieś konieczności podróży. Nie, to wszystko się dzieje po prostu szybko i przyjemnie. Także co? Monster Hunter. Jest Monster Hunter nowy. Moim zdaniem jest to najlepszy moment, żeby wejść w tą serię. Niestety jest to trochę ograniczone, bo jest to czasowy ekskluzyw na Switcha.
ale nie będzie wiecznym ekskluzywem. Wyjdzie na pecety w 2022. Może wyjdzie też na inne konsole, czego życzę wszystkim, bo tą grę naprawdę warto spróbować. Jest świetna, jest świetna. No, może też część przyjemności płynie z tego, że jest to pierwsza gra na mojego Switcha, także no, jest to podwójnie przyjemne, że mój Switch ma co wyświetlać. No i przy okazji ta specjalna wersja, prawda? Także jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze przecież był... O, jeszcze oczywiście do kompletu jest padzik. Także Monster Hunter wszedł na ostro i się bardzo cieszę, bo jest to naprawdę najlepsza odsłona, żeby wejść w to. Jest przyjemna, prosta, dynamiczna, nie ma, ma bardzo mało elementów, które można by nazwać, że są takimi naleciałościami serii. Dużo się zmieniło względem tego, co mieliśmy, na przykład mogliśmy poznać w 3DS-ie, na 3DS-ie, także brać i grać. Jak nie trudno się domyślić, ocena na kanale maksymalna, czyli 4x4 z poleceniem, czyli z pianką. Gra mi weszła świetnie, nie dostrzegam w niej wad, poza może tym, że no, nie jest to gra uniwersalna. Przyjmijmy i powiedzmy to szczerze, że nie jest to gra uniwersalna, nie wszystkim przypasuje, jest tu trochę japońskich rzeczy, ale niedużo. Wszystko to myślę, że Wam zostanie przesłonięte tą przyjemnością z kolejnych walk z wielkimi potworami. To jest to, co każdy gracz powinien spróbować. Autentycznie, moim zdaniem, każdy gracz powinien spróbować jakiejkolwiek serii, czy jakiejkolwiek części z tych gier, a najlepiej, idealnie, jeżeli macie Switcha, nie wyobrażam sobie, żeby nie spróbować Rise'a, bo co stracicie? Stracicie co najwyżej, nie wiem, 20 zł kupując używkę i sprzedając później, jeżeli Wam się nie spodoba, a możecie zyskać dziesiątki godzin w świetnym świecie z genialną mechaniką, bo ponownie dostajemy 14 broni, dobrze pamiętam cyferkę? Chyba tak, chyba 14 broni, gdzie każda jest inna, gdzie na przykład jedna stała się mega przyjemna, bo słyszałem dużo opinii na początku, jak gra wychodziła, że róg został zmieniony i przetestowałem róg i rogiem się gra naprawdę fajnie, jest przyjemnie, dostał największe zmiany i to mu wyszło na plus, ale tak jak mówię, każda broń ma coś w sobie innego, do innego odbiorcy trafi i są dystansowe, i na bliskie, i szybkie, i powolne, i nastawione na obronę, i na atak, jak kto co woli. Także mówiąc szczerze, trochę trudno wyobrazić sobie powrót do starej rzeczywistości Monster Hunterów, że miałoby to spowolnić, że miałoby nie być psów i nie miałoby nie być tej linki do przyciągania. No nie wiem. Niewykluczone, że zdarzy się tak, że po rzeczywiście wylizaniu tej gry do końca, kiedy już rzeczywiście wszystko zrobię, to wrócę na przykład do Monster Hunter World i zakupię gdzieś na jakiejś promocji ten dodatek Iceborne. Może tak być, ale no, obawiam się, że może być ten powrót ciężki. Ale wizualnie będą lepsze. No. Coś za coś i więcej zawartości. I właśnie odnośnie tej zawartości nie wyobrażam sobie, żeby ta gra nie dostała swojej wersji G,
czy tam Ultimate, czy X, bo wersja G to jest standardowa wersja, gdzie, jeżeli się nie mylę, wszystkie Monster Huntery dostały wersję G w Japonii, czyli wersję ulepszoną, z reguły o nowe zadania, nowe potwory. Nie wyobrażam sobie, żeby ta wersja nie dostała właśnie G, czy pakietu DLC takiego potężnego. Ewentualnie jest taka możliwość, że albo dostaniemy bardzo szybko nową grę, nową część, i wtedy na wszystkie konsole wyjdzie, albo drugi element, może, bo już jest zapowiedziany kolejny update, który ma odblokowywać poziomy do wbicia i ma dodawać nowego potwora, więc pewnie też nowe misje. Więc to może być zalążek tego, że Capcom chciałby, by Monster Hunter funkcjonował trochę na zasadzie gry usługi. Może tak, może nie, zobaczymy, ale nie byłoby to dla mnie zaskoczeniem, żeby tak co miesiąc, co dwa wprowadzali coś nowego do gry i ją zwiększali, żeby ludzie po prostu tu siedzieli. Co by było fajne i ja bym tutaj siedział. Także co, dla gry 4x4 z pianką. Ta pianka, fajnie, że tak wyszła. Na początku nie mogłem się doczekać, aż ten pierwszy łyk wpadnie, no ale cóż, trzeba było nalać do końca piwko. Komes jak to komes zawsze robi ciekawe rzeczy i zrobił nam, jak to się nazywa, potrójne złoty. Jest piękne, mętne, nasycenie idealne. Znaczy, wręcz powiedziałbym, może za trochę za duże. Jeżeli chodziło o przelewanie na początek, no to trochę za dużo to trwało. Człowiek się denerwuje. Barwa. Idealnie. Jest idealnie. Na filmiku, z tego co widzę, wygląda troszkę ciemniej niż normalnie, ale taka barwa to jest taka fotogeniczna. Takich barw wszyscy fotografowie mniej więcej oczekują. No chyba, że chcą zrobić coś jasnego, rześkiego, takiego wizualnie pasującego na przykład z kolorem niebieskim, ale standardowo, w mojej opinii, piwo tak powinno wyglądać i tak wygląda. Wizualnie to jest majstersztyk. Jeżeli chodziłoby o walory inne, no już w zapachu przebijają tutaj chmiele i słód, rzeczywiście słodki zapach, no ale na gardle dzieją się dopiero rzeczy. Na początek uderza to połączenie takiej lekkiej kwaskowatości z nasyceniem, takie szczypnięcie lekkie jest, i później powoli wchodzi taki głęboka słodycz, nie taka słodka słodycz, że aż za słodka, tylko taka rzeczywiście z takim kopytem, czyli właśnie to dołączenie tego, idealnie zespolenie z goryczą, z chmielami sprawia, że jest to piwo, w którym czuć bardzo potęgę zbóż. Fajne piwko, smaczne piwko. Trudno trochę je opisać. Bo nic tutaj nie wyskakuje poza skalę. To nie jest tak, że jest bardzo chmielowe. Albo że jest jakieś, no nie wiem, że jest gorzkie, że jest. Brakuje mi, to piwo jest po prostu takie, jak powinno być. Tylko że takie wyraziste. No i Komes znowu to zrobił. Wszystkie
piwa z Komesa, jakie piłem kiedykolwiek, zawsze mają swój charakter. Nie można powiedzieć, że Komes robi takie sobie piwka. Nie, Komes zawsze robi jakieś piwka. Jakieś konkretnie. Mają na to pomysł, mają swoją recepturę i tego odmówić im się nie da. Może niekoniecznie podoba mi się pomysł na etykietki, bo są moim zdaniem troszkę za proste. I dodatkowo właśnie czasami takie mało estetyczne, bo widzicie, są jakieś takie tak przyklejone tak se. Także akurat z etykietkami to może bym powalczył. Góra też krzywo naklejona. Także tutaj coś mogliby dopracować. No ale jeżeli jakkolwiek to w środku miałoby utracić na tym, co jest na zewnątrz, to walić te etykietki, to piwo jest tak, jak być powinno. Nie wiedziałem. Chciałem, żeby piwo było charakterne. Dlatego właśnie Komesa wziąłem. Ale nie spodziewałem się, że aż tak dobrze trafi to, bo wyszła para idealna. Wyszła para idealna. Myślałem, że ten Komes może gdzieś mi wyskoczy bokiem, że tak powiem, że będzie zbyt charakterny, ale nie. Wszystko jest idealnie. Także tą piękną parą możemy zakończyć ten materiał. I co? Zobaczymy, jak to wyszło, no bo eksperymentalnie czarny gość tutaj się pojawił. Zobaczymy, jak się czarny gość sprawdzi. No widzicie, troszkę się dzieje na piwie recenzji. Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle. Może teraz od razu powiem. Dawno w sumie nie było. Właściwie napiszcie w komentarzu. Rzadko proszę o komentarze, ale dzisiaj bym poprosił. Bo był taki okres, że zawsze po recenzji była taka pogadanka. Coś tam gadałem o kanale, o jakichś takich głupotkach. Część osób może to słuchała. I przez jakiś czas tego zrezygnowałem raczej. Przeszło to na te streamy porecenzenckie. Ale może chcielibyście, żeby to wróciło, żeby tego było więcej, czemu by nie, bo plany jakie są, często pytacie o plany, to pytanie się pojawia, więc może o planach coś opowiem. Pierwszy plan, myślę, że najbardziej zauważalny dla Was, to jest taki, że streamy nie będą szły na kanał na YouTubie. Na pewno część osób nie będzie zadowolona i myślę tutaj o tych najczęstszych widzach, czyli ci, którzy szybko dołączali i byli zawsze. Na przykład właśnie Ty, Mariusz. No ale zauważyłem, że jeszcze muszę to zbadać, ale wydaje mi się, że występuje korelacja między tym, kiedy streamy zaczęły się pojawiać na kanale, a liczbą wyświetleń ogólnie filmików. I jaka tu może występować synergia? Spodziewam się, że algorytmy YouTube'a działają tak, że jeżeli pojawia się nowy materiał, załóżmy, że jesteśmy przed epoką streamów na piwnej recenzji, czyli pojawia się nowy materiał, widzowie dostają kafelek, jak wchodzą na YouTube'a, pojawił się filmik, jest miniaturka i możecie kliknąć. No i kiedy pojawiał się materiał na piwnej recenzji rzadko, no to było to swoiste wydarzenie, więc tam tych kliknięć było zdziebko więcej. Kiedy zamiast materiałów na piwnej recenzji zaczęły pojawiać się streamy, no stream nie jest tak ciekawy. Przynajmniej w moim wykonaniu, bo są oczywiście streamerzy, którzy robią ze streamów show. Ja nie jestem z tych, którzy udają i robią show, bo nie lubię tego. Nie lubię aktorzyć, nie lubię sztucznych emocji. I nigdy tego u mnie nie będzie. Także tak, te streamy będą takie stonowane. Jeżeli coś będzie śmiesznego, to będzie śmiesznie. Jeżeli coś będzie durnego, to może będzie durny, ale nie przez cały czas. No chyba, że będzie zamierzenie raz na jakieś tam święto i event czy coś specjalnego, to może rzeczywiście się zdarzy dziwny stream, ale
Zresztą wiecie, jak to jest. I wtedy, kiedy zaczęły wchodzić streamy i mniej ludzi zobaczyło, że a, dobra, kolejny stream, to nie klikam. I dla YouTube'a to nie był sygnał, że streamy są. Znaczy nie, odwrotnie. Może nie to odwrotnie, ale inaczej. Te streamy działały na niekorzyść, bo mniej osób zaczęło klikać w recenzje. No mi bardzo na tym nie zależy, ale tak naprawdę może to zostać. Ja nie będę dążył do tego, żeby filmiki miały więcej wyświetleń. Nie będę ani tego reklamował, ani nie będę wykupywał jakichś tam pakietów, nie będę prosił o suby, o lajki, dzwoneczki i tym podobne rzeczy. Natomiast daje to taki sygnał, że no może to nie jest to, czego ludzie oczekują. Może wiążąc to z tym elementem, który ja widzę, bo po jedną z pierwszych statystyk, które ja dostaję, kiedy wchodzę na swoje konto, to jest ilość subskrypcji, to był taki okres, że one malały. Zaczęły spadać i się zastanawiałem, o co chodzi. No i odpowiedzią mogą być właśnie te streamy, że ludzie dostawali materiały, które ich nie interesowały. I to jest zrozumiałe. Bo wiem, zdaję sobie sprawę, co może być ciekawego w piwnej recenzji. I te streamy nie są tym czymś, co jest ciekawe na piwnej recenzji. Tak ogólnie, w 100%, to sedno. Bo wszyscy chyba myślą, że zgodzicie, nawet te osoby, które wchodzą na streamy, że gdyby trzeba było coś wypieprzyć z piwnej recenzji za cenę tego, żeby kanał dalej trwał, to streamy wszyscy by wywalili, nie? Oczywiście streamy z gier. I tym samym to robię. Wywalam streamy z piwnej recenzji i przenoszę na Twitcha. Może być tak, że raz na jakiś czas jakiś stream wleci na YouTube, ale myślę, że większość będzie szła na Twitcha. Początkowo, kiedy ta zmiana została przeze mnie wdrożona, chciałem, żeby to było tak, że 1-2 streamy tygodniowo lecą na YouTube, a reszta na Twitcha, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że nie, że właśnie jakiś taki wyjątkowy stream, jak będę chciał na przykład coś specjalnego pokazać, to może wtedy na YouTube'a, a większość leci na Twitcha. Dobra, ładnie pogadałem, off top poszedł, mam nadzieję, że Wam się to podoba. Troszkę sztucznie wydłużyłem recenzję, ale no cóż, wróciliśmy na stare śmieci, stare przyzwyczajenia. Dobra, także tyle, trzymajcie się, nara. A, no i oczywiście robimy stream po recenzenckim.